Siema, witam moich sztywnych gitów. Klasyczny początek. Jak to moje ulubione przywitanie. Witam widzowie, słuchajcie, zaczynamy kolejny odcinek z gry Archolos Kroniki Myrtany. Możecie zostawić lajka, suba, no i wiadomo, spłaść linki w opisie na Twitcha i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Na mój drugi kanał zobaczcie działań do 3000 osób. Widziałam przed tobą, a ty jeszcze nie? Kościół. Jak ty kurwa musisz chyba nadrobić? Jesteśmy u Oktawa, bo u niego odbierzemy nagrodę za przestępcę. Mytnik. Dzięki, mokry. Ścisko ręki, dzięki. Łowca nagrody dostałem, osiągnięcie. Rybach Neville skupuje bagienne ziele. A pod kurwima to nie, 60. Towar skupywał od niejakiego Marko. Zająłem się nim. Jak i jego wspólnik. A, oni już nie żyją, no tak. Wyspa od razu stała się bezpieczniejsza. Proszę. Dziękuję, zielona latarnia. O. A, misja wykonana, tak? A, no dobra, rozumiem widzowie. Dalej jeszcze bym się udał. Aha, nie, jakby nagrodę za zwierzynę odebrałem. Tu ktoś jest, tu jakaś laska leży. Nadine. Dlaczego tak tutaj przesiadujesz? Wreszcie ktoś chce mnie wysłuchać. Wiele dni temu zaginęła moja córka. Dalej utrzymuję porządek w jej kąciku w domu. Pewnego dnia Lena po prostu wyszła za miasto i ślad po niej zaginął. Pamiętam, że była w swojej ulubionej sukience. Pięknie w niej wyglądała. Straż podobno przetrząsnęła całe miasto. Ale wszystko na nic. Żadnych śladów. Zatrudniłam nawet tropiciela, ale ten zniknął jak kamień w wodę z wszystkimi moimi oszczędnościami. Nie umiem sobie z tym poradzić. Jedyne o czym myślę to gdzie może się teraz spodziewać. Mnie też porwano kogoś bliskiego. Mógłbym rozejrzeć się przy okazji za twoją córką. W takim razie cieszę się, że na ciebie trafiłam. Wszyscy powtarzają mi, bym nie miała już nadziei. Ale matka nigdy nie pogodzi się ze stratą swojego dziecka. Wrócę, gdy tylko coś ustalę. Mam nadzieję, że nic jej nie... A dawaj jeszcze mieszka. Ej, chodź tu. Nie twoje bie... No tam było więcej opcji, mogłem ci mieszka ukraść i nie zdążyłem. Uprowadzona. Przy stanie łotru widziałem jakąś dziewczynę zamkniętą w klatce. Kto wie, czy to nie Leno. Gregor nie chciał mi wtedy powiedzieć nic więcej. Może Oskar będzie coś wiedzieć. No właśnie widzowie, wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, a u nas jest to wszystkie drogi prowadzą do przystani Łotrów. Prawdopodobnie tam się udam, ale gdzie dokładnie, nie wiem. W każdym razie wiem jedno, widzimy się za chwilę i jak coś ustalę. Ty gildy kupieckiej, jeśli przynosisz ważne wiadomości od Lorenzo, to udaj się z tym do Lewko. Tak, właśnie, słuchajcie, znajdujemy się przy jakby kopalni królewskiej, dlatego, że jest to taka misja jak tani strażnicy. Wygląda na to, że Ewko chciał niedawno zatrudnić do pracy w kopalni soli tanią siłę roboczą, ale ogłoszenie wygląda na nieaktualne. Tak czy inaczej, może warto byłoby to sprawdzić. Powinienem udać się do królewskiej kopalni w pobliżu mostu klasztorów wody, czyli właśnie tu, gdzie aktualnie nie jesteśmy. Naprawiłem zapis, co ciekawe nie trzeba było resetować komputera, tylko zresetować gierkę, więc mogę to zrobić, a nie czekać 300 lat. Działa? Działa. Teraz mam nauczkę na przyszłość i wiem co powinniśmy z tym zrobić. Idziemy do Lewko, on mnie wcześniej nie chciał tu wpuścić, bo ja tu kiedyś byłem, ale teraz możemy sobie chodzić kurwa jakbyśmy tu mieszkali. Ile razy mam powtarzać, że to nie nasza wina, że ten idiota zginął? Dawaj, mieszka. Co cię tak złości? Obudzenie golema i ociekryńca. Wylazłeś, że się nie orientujesz w sytuacji. Funkcjonujemy dzięki pieniądzom króla. Jak w każdym interesie napędzanym państwowymi pieniędzmi, szukaliśmy sposobów na zmniejszenie kosztów utrzymania garnizonu. Ludzi trzeba karmić. Zapewnić im miejsce do spania, więc jakiś geniusz wpadł na pomysł, żeby górników pilnowały golemy. Golemy? No, wielkie kamienne bloki. Nie jedzą, nie śpią, nie chcą żołdu. Problem w tym, że jeśli je źle przyzwiesz, to cię nie słuchają. I najpierw zabijają... Dlatego dostaliśmy przyzwanie Golega. Golema. Szefa. To jest zajebiste, że akurat on o tym mówi, o tych golemach, a ja dostałem wcześniej przedsmak tego w postaci ukradnięcia mieszka i dostałem przyzwanie golemów. Zajebiste to jest.
Nie dostaliście żadnego wsparcia? A gdzie tam? Roderich jest zbyt zajęty podlizywaniem się bogaczom, żeby ciągle mógł wieść swoje wygodne życie. Musimy radzić sobie z tym, co mamy. Ile jest tych golemów? 4. Niby niedużo, ale jak cię taki walnie, to nie ma co zbierać. Gońca Araxos? Zgadza się, przylazł tu jeden z was i chciał sprzedawać towary chłopakom. Szczególnie nie przeszkadzał, więc akceptowałem jego obecność. No, ale w obecnej sytuacji wasz szef żąda wyjaśnień, a nie mogę się tym zająć, póki nie zniknie źródło problemu. Na wszelki wypadek zakazuję górnikom rozmawiać z obcymi, bo jakby tamtego mieli gdzieś, to byłby przynajmniej jeden problem mniej. W każdym razie, jeśli nie przyszedłeś tutaj tylko po to, żeby przeszkadzać, to może byś się tym zajął. Może tak. Kopalni lecą na łeb, na szyję, bo ludzie mogą pracować tylko na zewnątrz. Chodzące kamienie bardzo wygodnie urządziły się w tunelach. Nie wyjdą same. Masz okazję udowodnić, że renoma najemników Araxos nie jest przesadzona. Nie zmarnuj jej. Dobrze ci zapłacę. Nie jestem skąpcem. No chyba jesteś, ale dobra. Przecież mówię, że jesteś i chciałeś zaoszczędzić. Tylko pamiętaj, że nie mamy ochoty zdrapywać cię ze ściany. No dobra. Nie ma sprawy, także mamy tutaj misję. Później... Mam nadzieję, że to się nie wkurwi, że ja tu mam sejwikacji i kuferek. Ale jest ciemno na dworze, jocie kryńca. I co wy? Zaraz polepszę kamerkę. Poczekajcie, bo to trochę wymaga jednak. Trzymaj łapy. No jak? No przez ścianę mnie widziałeś, gościu. Dobra, wczytuję i naprawię kamerę. Znaczy, no naprawię kamerę to dość duże powiedzenie, szczerze mówiąc. Bardziej, klikłem, żeby było trochę jaśniej, ale w sumie jest taka sama chujnia. Dobra, to już czytaliśmy, ale warto było sprawdzić, bo to zawsze XP. Jakieś informacje dla widzów. Porozmawiajmy sobie tutaj z ludźmi, którzy tu są. Elvard. Dawaj, mieszka. No i wszystko. No, dzięki za mieszka. Strażnik. Tutaj ktoś tu coś, wy tu robicie. No nie wiem, czy wam to mogę okradać, więc na razie spasuję. Najwyżej pokradam ich, jak będę wracać i wykonamy tę misję z golemami. Ja bym się przede wszystkim na razie kimnął, bo widzę, że nie mam full HP. I bardzo mnie to widzę. No wiem, że mnie to bardzo wkurwia. Dlatego chciałbym zrobić tak. Plus, chciałbym zapisać grę. No i z jeden tutaj kuferek. Nie okradnę dla widza. No okradnę, z jeden kuferek weźmiemy. Co? Jean tutaj jakiś syk. Prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo. Mamy to. O, co to za pierścień życia. Fajny, podoba mi się, bierę. Może będę używać nawet. Jean, tutaj też jest skrzynka? Nie, to taka fake skrzynka. A bo to jest strażnik Kima, ja tu opierdalam tego. Miejscowe, tak? Gina. No wezmę skrzynkę, Gina. Jabłko. Piwo. Zobaczymy, co wyjdzie z tymi golemami. Coś czuję, że te golemy to nie będzie, kurwa, łatwa sprawa, niestety. Kopacz. Coś za jeden. Nie znam. Okej, wyście mało, kurwa, rozmowni jest. Ty, zwykły strażnik. Zobaczymy, czy jeszcze z kimś tu możemy porozmawiać. Jest nowa lokacja. Malen. Ej, ty. Daj spokój sprasowanemu górniku. Dawaj, mieszka. Dlaczego wszyscy jesteście tacy spięci? A szkoda gadać. To chyba samo cenię, prawda? Jak sobie chcesz. Widzisz, strażnicy krótko nas trzymają. Bardzo krótko. Pewnie się boją, że nieodpowiedni ludzie zdobędą za dużo informacji o kopalni. Z tego względu każdy kontakt górnika z kimś obcym jest surowo karany. Dla a to ciekawe. Dla spokoju nikt nie chce podpadać mundurowym. Czym jest surowa kara? Baty albo ograniczenie racji żywnościowych. W egzekwowaniu wyroków te sukinsyny akurat są dobre. Nadzwyczaj dobre. No to nie macie to fajne. Szefa kopalni? Dolewko, ten facet właśnie dlatego jest szefem, bo najbardziej ze wszystkich lubi nas karać. Mówię ci, ma umysł trolla, ale też posłuch wśród ludzi jak mało kto. Ale będąc całkowicie szczerym, to kiedyś ktoś mu się poskarżył. I przez 2 tygodnie musiał żyć o chlebie, wodzie i 10 batach dziennie. W takim razie dlaczego ze mną rozmawiasz? Jestem już stary. Za chwilę emerytura, to mnie mogą nawet wyrzucić, a nie za bardzo się tym przejmę. Na baty też się już uodporniłem. Zmarszczki na skórze w końcu się do czegoś przydają. Nie mówiąc już o tym, że doświadczony najemnik gildii
pewnie będzie bardzo dobrze wiedział, co należy zrobić. W czym strażnicy nie są dobrzy? Chociażby w szukaniu naszych towarzyszy. To im idzie wyjątkowo fatalnie, zupełnie jak... Ale jest ciemno, widzowie. Zaraz oświecę światło. Trzeba szukać. No pomyśl. Zaginęli, do cholery. Jednego dnia wszystko było w porządku, a następnego Rhys i Ogis po prostu zniknęli. Nikt nie wie, co się stało. Albo wie i nie chce powiedzieć. Ja w każdym razie bardzo chętnie poznałbym wyjaśnienie tej sprawy. No zapewne to trolle. Mogę porozmawiać z Lewko. Naprawdę chcesz to zrobić? Byłbym ci bardzo wdzięczny. Może nawet... A, bo wy tu sol, sól. Kilka grudek soli, a ty sprzedasz za niezłą sumkę w mieście. Wydobywujecie? Chyba nie. Wydobywacie? Ciągle szukają. Wolę wiedzieć, czy może mnie spotkać coś podobnego. I czy w takiej sytuacji ktoś będzie się za mną rozglądał. Zapytam. I przy okazji porozmawiam z nim o traktowaniu was przez strażników. Nie jesteście więźniami. Powinni okazywać wam potwierdzam więcej szacunku. Ta, powodzenia. Tobie może batów nie dam. Chociaż nigdy nie wiadomo. Gros do grosa nazywa się misja. Stój! Nikt nie ma tu prawa wstępu. Rozkaz, Lewko. Głuchy... Okej. Okay. Coś tu bardzo niemili są. Ty, no ja bym te złoże soli wydobył. Jak to czym, kurwa? Słuchaj, Malen. Robimy tak i szybko. Pyk! Przed nim trzeba. Pyk! Jeszcze raz. Pyk! Jeszcze raz. Pyk! Kurwa, po życiu. Ty, kto? Kopacz zwykły. Złoże soli nie mogę bez użyciu. Kopacz. Strażnik miejski. Neral. O bogowie, obcy, odejdź. Odejdź. Okej. Okay. Strażnik miejski, może ty mi coś powiesz, frajerze. Co możesz mi powiedzieć o kopalni? Powiem ci tylko tyle, że nie powinieneś się interesować. Jak tam na służbie? Jak tam w dziurze, z której wylazłeś? Bardzo kurwa jesteś się fiutami tu. Giga z was tak zwane są diki. Idę porozmawiać z szefem, bo już mnie wkurwiliście jako przedstawiciel Gildii Araxos, was tu rozpierdolę. Zatrzymiemy tam kopalnię, kurwa. Słuchaj, jak ty kurwa traktujesz z innych? Powiedz mi, Lewko? Tak to my się kurwa bawić nie będziemy. Z szacunkiem, tak? Z podwórka. Szacuneczek, kurwa. Dlaczego tak źle traktujecie górników? A co cię to interesuje? Pracownik źle traktowany jest mniej produktywny, a chyba zależy ci na wysokim urobku. Kieruję tą kopalnią od dawna i nie będę słuchał jakiegoś żółtodzioba, któremu zrobiło się smutno, bo wymagam dużo od pracowników. Nie jest mi smutno. Chodzi mi o zwiększenie zysków ze sprzedaży tutejszej soli. A co ci obchodzi królewska sól? Gildie zawsze interesują możliwości zarobku. Może moglibyśmy... Nie, nic byście nie mogli, pijawki. Tylko byście uczciwych ludzi oszukiwali. Jestem pewien, że władze wyspy są dostatecznie mądre, by nie zawierać z wami żadnych układów. Masz jeszcze jakieś wątpliwości i coś ci wyklarować? A co z zaginięciem dwóch twoich ludzi? Skąd o tym wiesz? To nie jest ważne. Ważne, co w tej sprawie robisz ty i twoi ludzie. Zrobiłem, co mogłem. Przeszukaliśmy wszystkie korytarze i niczego nie znaleźliśmy. Wysłałem też ludzi poza kopalnię. Bez efektu. Ci górnicy pewnie wyleźli za palisadę się odlać i dopadły ich wilki, albo inne dzikie zwierzęta. Nie ma co drążyć tematu. Górnicy woleliby mieć pewność. Boję się, że może ich spotkać to samo. Jak nie będą wychodzić poza wyznaczony teren, to nic im nie będzie. Teraz spadaj. Niektórzy tutaj pracują. Tak? No mam wrażenie, że to ja kurwa tutaj pracuję jako jedyny. Już mnie w kurwę z Lewko. Lewko nie był skory do rozmowy. Jeśli chodzi o traktowanie górników przez strażników, to nic się nie stanie, nic się w tej sprawie nie zmieni. Zaginiony nikt już nie szuka. Zanim Lewko musieli wyjść poza palisadę i zostali zjedzeni przez dzikie zwierzęta. Powiem o tym Malenowi. No powiem mu, co nie powiem. Jakie kumpel, to powiem. Dobra, idziemy dalej. Tup, 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 tup. No dobra, wiem, że stój, zakaz wstępu, rozumiem, kurwa. Malen, ej, słuchaj. Ty.
Ludzie Lewko nie szukają już zaginionych. Wspaniale! Mogłem się tego spodziewać. A jakie szef ma wytłumaczenie na ich zniknięcie? Według niego, Res i Ogis musieli wyjść poza palisadę, gdzie w lesie zjadły ich dzikie zwierzęta. Oczywiście, najlepiej coś sobie wmówić, zamiast ruszyć dupę i znaleźć dowody. Teraz już rozumiesz, z czym musimy się męczyć. Rozumiem. Według słów Lewko, strażnicy cały czas będą was traktować tak jak wcześniej. Ale starałem się. Nie, dziękuję, że przynajmniej z nim porozmawiałeś. Ja tu jakoś sobie poradzę. Muszę tylko uważać na dzikie zwierzęta, skoro są tak groźne. A jakbym zbadał tę sprawę? Co? Chcesz ich szukać? No. Czemu nie? Porozglądam się za nimi, a ty w zamian przygotujesz mi więcej soli. Umowa? Człowieku, jeśli rozwikłasz tę zagadkę, to dam ci tyle soli, ile sam ważysz. 91? Możesz mi powiedzieć więcej o zaginionych? Cóż, niewiele. Nigdy nie trzymałem się z nimi bardzo blisko, ale wiem, kto się z nimi przyjaźnił. To. Kto się trzymał z Ogisem? Neral. Facet od zawsze jest wyjątkowo nerwowy. Nawet jak na tutejsze warunki. Może nie być zbyt skory do współpracy, ale niewykluczone, że jakoś uda ci się go przekonać. To już moje zmartwienie. Gdzie go znajdę? Nie masz zbyt... Oj, oj, oj. Z kim często gadasz? Sorry, widzowie. Wiem, gdzie go znajdę. Do góry. Nie zbyt z niego ziółko, trzeba przyznać. Potrafi sobie zadrwić ze strażnika, a zawsze robi to tak, że tylko my, górnicy, się orientujemy. Gdzie najłatwiej go znaleźć? Pewnie w głównej sieci korytarzy, tylko uważaj, żeby się nie zgubić. Nowi często tracą tam orientację. Dobra. Rozmawiam z nimi. Może będą wiedzieć coś, dzięki czemu dam radę znaleźć waszych zaginionych. Albo to, co z nich zostało. Nie kracz, chociaż po takim czasie. Dobra, nie traćmy czasu. Oby Adanos nad tobą czuwał. Dzięki. Ja pomóc. O, już mam w ogóle 1500 hajsu. A no tak, bo to zlecenie poddawałem i dostałem za 1000. Słuchaj, muszę z wami pogadać. Kopas, to muszę porozmawiać. Witam serdecznie, Neral. Człowieku, chcę porozmawiać o Ogisie. Co? A dlaczego cię to interesuje? Malen boi się, że może... Wyce zemyckie, nie chce mi się tam kurwa ręki. Chcę znaleźć zaginionych. Ty podobno trzymałeś się blisko z Ogisem, prawda? Słuchaj, też chcę wiedzieć, co się stało. Ale jak będę z tobą rozmawiał, to strażnicy ostro mnie przetrenują. Dałbyś coś na uśmierzenie bólu? Jakąś miksturę na przykład? Nie chcę potem przez tydzień chodzić obolały. Dam. Najpierw daj mieszka. Masz, to powinno pomóc. Chyba nie miałem wyboru nawet. Dobra, powiem ci szybko, co wiem. Ogis przed zaginięciem był bardzo zadowolony z siebie. Nie wiem dlaczego, ale ciągle zadzierał nosa i się puszył. Najdziwniejsze było to, że wyjątkowo dobrze się dogadywał ze strażnikami. Powiedział, dlaczego jest taki zadowolony z siebie? Mówił o jakiejś robótce na boku, ale nie wyjaśnił, o co dokładnie chodziło. Dobra, więcej nie wiem. Zmywaj się. Ja nie będę sobie urządzał pogaduszki. Dobra, grosz do grosza. Neral był przerażony perspektywą rozmowy o Ogisie. Dowiedziałem się tylko, że zaginiony był ostatnio bardzo zadowolony z siebie i dobrze się dogadywał ze strażnikami. To może z jakimś strażnikiem trzeba porozmawiać. Ale chyba nie z tym. Może gdzieś tam wewnątrz kopalni. Widzę, że są dwa wejścia. Nie wiem, czy wydaje mi się, że... O, tutaj pracują, a na dole pewnie są te trolle. Więc na razie udajmy się tutaj. Pomódlmy się i złóżmy ofiarę. On mi zawsze coś tam, te punkty trawień zwiększa. Ja nawet nie wiem, co z czym są kurwa punkty trawień. Przysięgam. Nie wiem, czy to jest fest dopłacalne. Jak ja marnuję, zmarnowałem 1000 golda na coś, co mi nic nie daje. Trochę przypał. Refir. To trzeba też porozmawiać. Dawaj mieszka, pogadajmy. Naprawdę? Co gildia ma do Riza? Nic. Załatwiam te sprawy prywatnie. Może jeszcze mi powiesz, że robisz to ze zwykłej dobroci serca? Nie. Umówiłem się z Malenem, że dostanę w zamian trochę tutejszej soli. Podobno można ją sprzedać w mieście za całkiem niezłą sumkę. I teraz ci wierzę. Ludzie Lewko są tak nieudolni, że nie znaleźliby Riza nawet wtedy, gdyby schował się pod ich materacem. Cholera by ich wzięła. Jak niby mam spokojnie pracować, skoro moi ochroniarze ciągle tylko się bimbają od obowiązków?
Obyś był o wiele przydatniejszy od nich. Co chcesz wiedzieć? Kiedy Rez zniknął? Nie pamiętam dokładnie, ale tydzień już będzie. To było w nocy i tego jestem pewien. Dlaczego? Rhys mnie obudził i zaczął coś mówić. Byłem rozespany, więc nie zrozumiałem wszystkiego. Odnotowałem tylko, jak włożył mi do ręki jakiś kawałek metalu. Nie wiem, co to, ale wygląda jak główka od klucza. Rhys prosił, żebym przechował ją do jego powrotu. Ciekawe, kiedy to będzie. Czy Rhys miał z kimś problemy? Tak, można tak powiedzieć. Niedługo przed zaginięciem został pobity przez strażnika Elwarta. Nikt nie wie, o co chodziło. Rhys miał raczej typową relację ze strażnikami, a jednak nikogo z nas nie bijał w ten sposób. Baty jak najbardziej. Ale Elwart po prostu Rhysa skopał. Czy Rhys zachowywał się dziwnie przed zaginięciem? Nie, nie zauważyłem niczego niezwykłego. Tak jak zawsze zanudzał mnie historykami, że zna sposób na szybki zarobek i że za niedługo będzie bogaty. Jak bym się słyszał. Nie wiem, jak prosty górnik ma w krótkim czasie stać się bogaty, ale Rhys zawsze miał wyobraźnię. Spróbuję go znaleźć. Dzięki, stary. Masz, weź. Może ci się przyda do rozwiązania tej sprawy. Kto wie? A, no i jakbyś rozmawiał z Elwartem, to uważaj. Nie wiadomo, co mu przyjdzie do głowy. Nie bój nic. Jakoś dam sobie radę. Pokaż tym nierobom w mundurach, jak się powinno pracować. Oby będziesz jak jest strażnikiem, ale jak tu wyższy przedstawiciel, starszy, kurwa. Chorąży w tym. Gildii kupieckiej, nie mają sens. Idę sobie powydobywać sól. Kurwa, ta sól naprawdę jest opłacalna, bo ta sól jest w chuj droga. Bo ona jest, to nie jest takie grudki soli chyba, tylko to są taka sól w tych mieszkach, a ona jest naprawdę fest droga. Więc mam nadzieję, że tutaj troszeczkę wydobędziemy tej soli. Pyk, pyk, pyk. Czy nie? A nie mogę wydobywać soli. A to ciekawe w sumie. No dobra, no nie mogę. Z jakiegoś powodu. Nie umiem w sól wydobywanie? Nie wiem. Nie wiem, co się dzieje. Kopacz, kopacz. Kopacz, kopacz. Może ktoś mi musi nauczyć wydobywania soli. Może ją tylko i wyłącznie mogę z układu, tak jak mówiliśmy. Tak jak umówiliśmy się z tym ziomem, że znajdziemy tych chłopów i po prostu on nam da sól. No, trochę by to było opy, jeżeli bym zyskiwał 15 mieszków naraz. Nie będę ukrywać. Dobra, mamy z kimś porozmawiać. Z kim to było? Kogo? Rhys zaginął tydzień temu. Refirowi fragment. Niedługo przed zniknięciem strażnika Elwarta. Wydaje mi się, że Elwart to jest ten chłop, co mnie wkurwia od samego początku w tej gierce. Odkąd tylko tu przybyłem. Już na niego nacharaliśmy po drodze. I to jest tamten ziomuś tutaj, więc chcemy się do niego udać i spytać go, co ty odpierdolasz. Jako przedstawiciel gildii kupieckiej masz wpierdol. Dlaczego pobiłeś Rhysa? Słucham? Dowiedziałem się, że jakiś czas temu pobiłeś Rhysa. Strażnik chyba nie powinien robić czegoś takiego zwykłemu górnikowi. A co ty tam wiesz? Zasłużył sobie i tyle. Poza tym, dlaczego interesuje się sprawami straży? Co? Nie macie tam w Araxos własnych problemów? Wy tu chyba wszyscy powinniście coś wziąć na uspokojenie. Czyli nic mi nie powiesz o całej sprawie? Dlaczego go pobiłeś? Co zrobiłeś w sprawie zaginięcia? A co miałem robić w sprawie zaginięcia, skoro Lewko kazał się tym zająć komuś innemu? Weź. Pomyśl trochę. I w ogóle daj mi spokój. Irytujący jesteś. No, tośmy nie pogadali za mocno. Mam jakiś wpis nowy. Elwart jest, jak większość ludzi w tej kopalni, nie miał ochoty ze mną rozmawiać. Wiem też, że nie zajmował się sprawą zaginięć, bo nie dostał od Lewko takiego polecenia. Jest to jakaś informacja. Nie wiem, czy będziemy ją w stanie wykorzystać. Ty, zwykły strażnik, ale może z tobą pogadam? Nie. Więc tu kurwa ciekawego niestety do powiedzenia nie macie. Czy żadne złoże soli nie mogę wydobywać? Macham tym kilofem jak pojebany, nic nie mogę wydobywać. Zwłoki! Ty no kurwa! To tu macie zwłoki i nic z tym... O kurwa! 70 golda? Handlarze oferują za nią niezłą cenę, no nie dziwię się. Ty, a może faktycznie kosztuje 70 golda i my będziemy mogli to sprzedać za 70 golda?
To już by w ogóle było turbo opłacalne. No są tu niestety kurwa tak zwane golemsy, ale ja mam pomysł na golemy. Wątpię, że jestem w stanie samemu pokonać, dlatego wywabimy je albo zbugujemy. A, nie zbugujemy jednak. O kurwa, Adam Małyc. No napierdalaj tam. A nie, dobra, zbugujemy, bo on nie wyjdzie stamtąd. No i wszystko. Pyk, pyk. Nie, no ja mu nic nie zadaję z tego. Kurwa, no nie chciałem w strażnika ciebie strzelać, debilu jebany. Poczekaj, dzięki za 270 doświadczenia i golda. Rozpierdałem ze strażników i wyjebane mam, widzę. Nie no, ciężko będzie z tymi golemami. Ale przynajmniej jest zbugowany. Kurwa mnie ten strażnik niestety. O kurwa, czy ja zabiję tego strażnika? Istnieje taka szansa. Poczekaj, panie kamienny golemie. Chodź tu, nie, chowaj, żeby go nie dobić. Dawaj golda, dawaj kiepski miecz. Przestańcie, co ty robisz, strażniku? Kamienny golem. Nie no, z pięści go napierdalasz. Ze wszystkich możliwych no kurwa i znowu wszedł mi pod celownik. Ale będą, Lewko coś czuje, nie będzie najbardziej zadowolony na świecie. Dobra, przynajmniej nie wyjdzie ten golemny. Golemny. Nie wyjdzie ten golem przynajmniej z tego. Nic tu nie ma. Kopalni, więc chyba mam całkiem niezły pomysł, jak to możemy ograć. Taktycznie trzeba. Podchodzimy, bierzemy, wyciągamy. No i będzie gituwa. Idę się kimnąć, nie ma co zużywać potek. Mam nadzieję, że ci strażnicy miejscy nie będą na mnie tak śli, że im najebałem przypadkiem. Idziemy się tutaj kimnąć, łóżko to za daleko. Tyk. Oczywiście do rana, żeby nie biegać po nocach. Niestety ci strażnicy miejscy bardziej będą przeszkadzać, kurwa, niż pomagać, jak ja ich tu będę wyciągać te golemy, ale spoko. Idziemy. I tutaj od razu jest rozpierdol. Tam są zwłoki, widzę. Ale na razie spokojnie, wyciągnijmy te golemy. Chodź, biegnij. Cyk. Przynajmniej fajne jest to, że ja słyszę, że on biegnie. No biegnij. Chodź. Tyś. I pyk, i bijemy. I na spokojnie. Sobie tutaj siekamy i wszystko jest w porządeczku. Ty, może ty strażnik się odwróć, bo coś czuję, że jak ci ten kamienny golem przypierdoli, to się skończy zabawa. Mogę ci oddać, nie wiem czy tobie zabrałem miecz, ale wolałbym, żebyś kurwa miał miecz. Co ty odpierdoliłeś, panie strażniku miejski? Co ty kurwa robisz? Wolałbym, żebyś miał miecz, to już byś lepiej pomagał, bo ja z tego łuku to 15 lat to będę strzelał. Ale spokojnie, widzowie. Po jednym strzale, po malutku, po jednym kroczku się wchodzi na górę, proste. No chodź tu. Góry nie przeskoczymy. Górę trzeba malutkimi kroczkami po kolei. Po jednym strzale w kamiennego golemsa. Powinniśmy go rozjebać. No chodź tu. Żebyś mi się tylko HP nie zregenerował, bo będzie przypał. A dzisiaj jest taki dzień pochmurny. Jestem jakiś taki przyjebany fest. No, rozjebany kamienny golem plus 250 golda, strażnik zbugowany. Jakbym chciał bunt wykonać, to minus jeden strażnik. Z tego co on mówił, Lawko chyba, czy jak on tam miał, golemów powinno być 3. Dwóch załatwionych, czekamy na trzeciego. Chyba widzę nawet gdzie jest i widzę też w kurwę zwłok. Mam nadzieję, że są 3, tak? A chuj, 4 są. Widzowie, to ja nie wiem w sumie, czy wam to pokazywać, bo to będzie takie to będę właściwie robił ciągle i to samo. Będę brał te golemy, uciekał do wyjścia, one nie wyjdą i będę napierdalał z łuku. Więc wydaje mi się, że widzimy się dosłownie za sekundę, jak je po prostu załatwię i tyle. Dobra, rozjebany kamienny golem został ostatni. No nie było to najbardziej pasjonujące zajęcie. Najbardziej mnie wkurwia, że nie mogę tych złóż soli wydobywać, bo to by było fest zajebiste. Ale nic, jest jak jest. Przeszukajmy te wszystkie zwłoki, które tu leżą i zobaczmy, czy jest to może któryś z naszych ziomów, których poszukujemy. Jest skórzany mieszek. No sam mu już się nie przyda. Może znajdziemy też jakieś tajne wejście albo coś takiego.
To te, co jeden z tych ziomów, którego szukamy, mówi, że tam znalazł jakieś kopalnie żelaza albo coś. Może faktycznie gdzieś tutaj znajdziemy przy nim listę albo pamiętnik, albo coś takiego. Zwłoki strażnika. Ty, strażnik, mapa do skarbu. Niezdarnie naszkicowany rysunek wskazuje z drogę do skarbu. O, proszę bardzo. I te bryłki złota, spoko. Pokaż tą mapę. Gdzie ją teraz znajdę? One są zawsze tak pochowane. Mapa skarbu. Jest. Cyk. Wiecie, że wiem, gdzie to jest miejsce chyba? Chyba to jest to po prostu latarnia na wybrzeżu. Chyba. I tu jest jakiś X. Okej. No może jeszcze tam, bo to jest chyba na bursztynowym wybrzeżu, wydaje mi się, że odwiedzimy jeszcze to miejsce. Do bursztynowego wybrzeża mamy kawałek, ewentualnie to może być oczywiście klasztor, do którego jak się udamy, to nie dostaniemy pewnie nic. Cały czas się łudzę, że mogę, znaczy nie dostajemy nic, bo tam już jakby byliśmy i wydaje mi się, że to odbyliśmy każdą rozmowę i jakby nic się w tym temacie nie zmieniło. To za daleko, weźmy zwłoki, to już przeszukiwaliśmy. Cały czas się łudzę, że będę mógł przeszukać, kurwa, wydobyć złoże soli. Jak w piłce nożnej, niby człowiek wiedział, ale i tak się łudził. Jakoś turbo nic ciekawego nie znaleźliśmy, ale dzięki nam, cała kopalnia została oczyszczona, zyski straży miejskiej wzrosną, więc nie wiem w sumie, czy dobrze zrobiliśmy. Lorenzo pewnie będzie fest wkurwiony, że tak się stało, ale może mu nie będziemy przekazywać tej informacji, że to my. Gdzie są te ziomki? Kurwa, tych grosz do grosza? Nie wiem. Ale myślę, że jeszcze skoro tutaj jesteśmy, zajmiemy się przy okazji tą misją. Na razie idziemy odzyskać pitong. Znaczy odzyskać, idziemy po pitong, bo misja została wykonana. Pozbyłem się golemów. Serio? Całkiem nieźle. Nie spodziewałbym się, że taki szczaw podała czterem golemom. Masz trochę złota w nagrodę, żebym nie wyszedł na niesłownego. I weź też to. Nie mam zamiaru przyzywać więcej tych paskud. Dzięki. Wyzwanie golema, 250 sztuk złota. Spoko, misja została wykonana. Teraz muszę wykonać misję, która nazywa się Grosz do Grosza. A niestety nie mam zielonego pojęcia, gdzie znajdę tych ziomów. Dlatego... O! Ktoś tu stoi. Witam serdecznie. A, wędrowna handlarka. Ale może ma coś ciekawego, co? Nie, nic nie ma. Kołczany z tymi, ze strzałami są spoko. Ale poza tym mikstury szybkości już mam sporo, więc nie będę kupować. Idę poszukać tych ziomów, a ewentualnie wrócić do miasta. Albo nie wiem, coś porobimy, w każdym razie na chwilę zatrzymuję, bo muszę się zastanowić, jakie są dalsze nasze kroki. Widzowie, odpauzowuję wam tutaj giereczkę z tego względu, że przeczytałem sobie odnośnie trochę tej misji, bo się zastanawiałem, gdzie może być, gdzie mogą być te zwłoki tych ziomków, co się z nimi stało. I misja jest bardzo skomplikowana, ponieważ musimy później porozmawiać z końcem Araxos, pytamy go w interesach. Zgodnie z jego wskazówkami idziemy ścieżką w kierunku winnicy, aż natrafimy na piętrze, którym skręcamy w las i trafiamy na zwłoki. Po pierwsze, nie miałem takiej opcji, żeby zapytać go w interesach, natomiast widzę, że nie tylko ja miałem taki problem i bardzo dużo osób pisze, że też nie miała takiej opcji. Istnieje taka szansa, że ja już tam byłem, bo byłem tam wcześniej, więc mogłem go o to zapytać w jakiś z jednym z poprzednich odcinków albo gdzieś tam poza odcinkami. No ale udałem się według instrukcji internetowej, zgodnie z wskazówkami idziemy w ścieżkę w kierunku winnicy, aż natrafimy na pień. Przy ciele znajdujemy but, który otwieramy. Wydaje mi się, że to może być pień, którego szukamy. Wygląda jak pień, więc skręciłem w las. Ja patrzę, a tu faktycznie były zwłoki. Tylko że przy tych zwłokach, niestety, ale nie było żadnego, o kurwa, czy ja mam szansę z wargami? Nie wiem.
nie było żadnego buta. Sprawdziłem też w Eku, czy nie mam czasem jakiegoś buta, czy nie znalazłem się tu wcześniej. Nie wiem, czy te zwłoki nie zrespiły się dopiero po tym, jak rozpocząłem misję. Aczkolwiek mogłem już te zwłoki wcześniej odnaleźć, nie wiem. W każdym razie coś było w tych zwłokach, więc pomyślałem, że może też i będzie but. Natomiast buta nie było. I w tym bucie powinniśmy znaleźć dalszą część klucza. Ja też dalej nie analizowałem, co się dzieje, bo nie chciałem sobie też spoilerować. Więc mam jeszcze dwa pomysły, które możemy zrealizować. Pierwsze to jest: idziemy do winnicy Gida i nagrywam tą dalszą część odcinka. Jeżeli nic nie znajdziemy, to po prostu najzwyczajniej w świecie zakończymy odcinek. A jeżeli zaczniemy, to może dokończymy jeszcze tą misję w dzisiejszym odcinku. Ale wygląda na to, że niestety... Ty, czy wściekły dzik, o kurwa! Chodź tu, mam na ciebie zlecenie, skurwysynie. Wściekły wilk, jakiś gościu, uciekinier jakiś. Sierwojat, gonimy skurwysyna. Uj, mam cię w dupie. Idę. Chodź tu. Wściekły dzik. Szybki save, ale kurwa, naszprycowany strzałami. Sterydzias jebany. Dobra, chyba nie, dobra, to jakiś bobies. Ale wściekły dzik atakuje każde... O kurwa, to jest warg. A nie, to jest czarny skór. Dobra, to fajnie, że to wykonaliśmy. Fajnie, że pobrałem te listy gończe. W końcu je przeczytałem i zacząłem się respić masę. O kurwa, to jest warg. Czy ja mam szansę? O, dobra, ty. Pamiętam, jak wargi były koksami, ale teraz to są zwykłe bobki. Dobra, załatwił widzę sprawę uciekiniera, którego nie muszę załatwiać. Kurwa, ile tu rzeczy się porespiło na nas, jakie zamieszanie. Ja tu sobie misję spokojnie chciałem wykonać. Coś tu porobić, a tu kurwa wściekły ten. Rozpierdalał wszystkie te zwierzątka, które chciałem ja rozdupcyć. No i jak sposób się walić. Idziemy jeszcze porąbać tu drewno, idziemy do winnicy. Może znajdziemy jakiś pień i może koło tego pnia znajdziemy zwłoki. Może tak będzie, a może tak nie będzie. Jeżeli tak nie będzie, to kiedyś może jeszcze wrócę do tej misji. Natomiast z tego co czytałem w internecie, to ta misja jest... no ludzie mają problemy z tą misją, nie tylko ja mam taki problem. Więc może najzwyczajniej w świecie ta misja jest po prostu zbugowana u niektórych. Może przez to, że pogadaliśmy wcześniej z gońcem. Może przez fakt, że my tu byliśmy troszeczkę też wcześniej, bo ja byłem tutaj pozwiedzać kilka lokacji. No nie wiem, no tu już jest winnica, więc jakby... Wydaje mi się, że... No te lokacje na mapie się wydają ogromne, natomiast... Natomiast normalnie nie są. Nie widzę, żebyśmy tam znaleźli butę. Jeszcze fast sprawdzenie eku, ale wątpię. But raczej, jeżeli już, to powinien być tutaj na dole. Nie widzę, jeżeli ktoś widzi tutaj buta i faktycznie on się znajduje, to może napisać gdzie. Natomiast ja tego buta nie widzę. Myślę, żebym akurat... But, myślę, byłby... Dziwna moneta, specjalny znak, co to jest? Specjalny znak dla Antonio, który otrzymałem od Corteza. Wydaje mi się, że byłby widoczny ten but, jeżeli bym go znalazł. I raczej by wyglądał jak but, a nie jak kurwa naszka szczota. Więc raczej po prostu tego buta nie znaleźliśmy, a misja jest zbugowana. Tamtym gońcem Araxes patrzyłem ze 6 razy, nie mogłem porozmawiać, nie wiem. Zapiszę tutaj, słuchajcie, giereczkę. W następnym odcinku spróbuję tam wrócić, zapytać jeszcze raz gońca Araxos, co się dzieje. I jeżeli okaże się, że nam nic nie powie, że nie będę miał takiej opcji dialogowej jak w interesach, to spróbuję jeszcze może zobaczyć, zapytać kogoś, może ktoś tą misję przeszedł i wtedy tą misję wykonany. Natomiast teraz nie mam takiej możliwości, po prostu. Więc dzięki wielkie za obejrzenie tego odcinka, dzięki za wszystkie subskrypcje, dzięki za tyle wyświetleń. Zapraszam na Twitcha, zapraszam na mój drugi kanał vlogowy. Tam na przykład był Rewind, nie wiem czy wiesz, ale 3000 osób czy to widziało Rewind, a ty nie widziałeś? Co? 2.D?
musisz chyba koniecznie nadrobić. A my widzimy się, słuchajcie, w następnym odcinku. Ja sobie tam spokojnie dojdę do następnej lokalizacji, pozabijam te wargi, ale to już... No, chyba... O, udało się. Już chciałem powiedzieć, że chyba siebie zabiję, kurwa. Samobój by został strzelony. Dobra, widzowie, widzimy się w następnym odcinku już jutro, a odcinki dwa razy dziennie. Pozdro.